Chłopi, tom pierwszy i jesień, rozdział czwarty. Niedziela. Piękny, słoneczny, wrześniowy poranek. Cały inwentarz borynowy pas się na ściernisku. Kuba uczuł witka pacierza. Często pokrzykiwał lub szturchał biczyskiem, bo chłopak się mylił i latał oczami po sadach. Wypatruje jabłek u kłębów. Kuba zapytał: Zjadłeś? A sadziłeś je, co? Witka już kolana bolały od klęczenia. Chciał już biec po źróbkę, co poszła w Michałowe koniczyny, ale Kuba go zatrzymał, bo nie skończył pacierza. Kobiety wystrojone w niedzielne suknie, gospodarze w białych kapotach, parobcy, dzieci wszyscy szli do kościoła. Dzwony biły radosnym głosem niedzieli, odpoczynku, modlitwy. Kuba i Witeka również udali się na msze. Kuba zaniósł księdzu kilka kuropatek. Ksiądz dał mu złotówkę i powiedział, że dobry z niego człowiek, pobożny, co niedziela chodzi do kościoła. Chłopak, ogłuszony radością, rzucił się do nóg ojca. Dobrodziej, kochany, tyle pieniędzy dał za kilka ptaszków. Nieraz niósł mu różne ptaszki do zajączka, do grzybków, ale nigdy nie dostał tyle pieniędzy. A dzisiaj to całą złotówkę dał. Na pokoje wołał, tyle dobroci mu powiedział. Łzy mu płynęły z oczu, a w sercu czuł gorąco. Tylko ksiądz potrafi uszanować człowieka. Niech mu Bóg da zdrowie i panienka częstochowska. Ludzie nieraz wyzywali Kubę od Kulasa, Darmozjada i nikt dobrego słowa nie dał, a przecież on gospodarski syn. Nie znajda, nie obierze świat, tylko chrześcijanin prawy, katolik. Wysoko podniósł głowę i z godnością wszedł do kościoła. Przepychał się aż przed wielki ołtarz, gdzie sam wójt stał z Boryną. Ludzie patrzyli na niego ze zdumieniem i zgrozą. Patrzyli na niego jak na psa, co się ciśnie gdzie go nie wołają. Ale dzisiaj Kuba nic sobie z tego nie robił. Ściskał w garści pieniądz, a duszę miał pełną słodkości. Patrywał się w ołtarz, gdzie wszędzie lśniło złoto i poczuł się jak w niebie pośród tych śliczności. Śpiewał żarliwie sercem pełnym ekstazy. Ktoś z boku mu szepnął, że beczy jak żydowska koza. Ksiądz wszedł na ambonę. Wszyscy wpatrywali się w dobrodzieja, który wyglądał niczym anioł płynący na tęczy. Tak światła i farby biły na niego z okiem. Czytał Ewangelię, mówił mocno, tak że niejednemu łza pociekła, lub spuszczał oczy i kajał się w sumieniu i obiecywał poprawę. Kuba wpatrywał się w Dobrodzieja jak w obraz święty. Nie mógł uwierzyć, że to ten sam dobry pan, co mu dał złotówkę, bo teraz wyglądał jak archanioł na ognistym wozie brzasków. Wołał wielkim głosem do ludu, aby się opamiętał. Wypomniał wszystkie grzechy, jak skąpstwo, pijaństwo, rozpuste, nieszanowanie starszych, bezbożność. Kuba trząsł się z winy za wszystkie swoje grzechy i żale i ryknął głośnym płaczem, a za nim cały naród. Ksiądz z pokutną modlitwą padł na kolana przed ołtarzem, a wtedy wszyscy runęli twarzami na podłogę, wołając pana o zmiłowanie. Potem nastała cisza modlitwy. Tylko organy huczały pokornym i głębokim głosem, a dusza kupy zamierała z lubości i szczęścia nie do opisania. Zapach kadzideł, salwa dzwonków, wszystko to napełniało kubę rozkoszą. Zatapiało go jakby w świętym śnie. Jezus, Jezus mój kochany! szeptał olśniony i mocno trzymał w ręku złotówkę. Jambroży chodził stacką. Kuba rzucił mocno pieniądz i wybrał sobie resztę dwadzieścia i sześć groszy. Kiedy roznosili świece i wyciągnął śmiało rękę po największą, to spotkał się z surowym i karcącym wzrokiem pani Dominikowej. Wziął więc najmniejszą, ogarek prawie. Różyła procesja i obchodziła kościół. Boryna, Kowal, Wójt i Tomek Kłomp nieśli nad księdzem czerwony baldachim, a Kuba uparcie trzymał się blisko księdza. Taki był nieprzytomny, że nieraz kogoś nadepnął i usłyszał – uważaj, nie dojdę, pokraka, kulas jeden. Po nabożeństwie naród udał się na cmentarz przykościelny. Kuba nie spieszył się do domu, mimo że wiedział, że na obiad będzie mięso z tej drżniętej krowy. Przed kościołem i jak na się rozglądała, jako że wzrostem była równa chłopom najroślejszym, a wystrojona, że rwała oczy parobków – co szerzyli do niej zęby. Kobiety z zazdrością na nią spoglądały lub stawały, aby przyjrzeć się, jak pięknie jest ubrana. Wełniak pasiasty, wysokie czarne trzewiki zasznurowane aż pod białą pończochę czerwonymi sznurowadłami. Gorset zielonego aksamitu wyszyty złotem, aż się w oczach mieniło. Sznur bursztynów i korali otaczał jej piękną, białą szyję. Jagna nie widziała tych zazdrosnych spojrzeń. Zauważyła wlepiony w siebie oczy Antka. Zarumieniła się i pociągnęła matkę za rękaw, żeby ruszyć dalej. Ale ta kazała zaczekać, bo witała się z Boryną. Antek powlógł się do domu. Nie chciał dać po sobie poznać, że ma słabość do Jagny. Obiad był syty, mięso było i kapusta z grochem. Był rosół z ziemniakami i jeszcze kasza jęczmienna z uprażonym słoniną. Jedli wolno, poważnie i w milczeniu. Dopiero jak zasycili pierwszy głód, to zaczęli pogadywać i smakować w jadle. Józia była gospodynią, więc zaglądała pilnie, żeby dokładać do misek. Łapa kręcił się i czekał, aż mu kto rzuci jakiś kęsek. Boryna spytał Kuby, czy zaniósł Dobrodziejowi ptaszków. Kuba potwierdził i zaczął powiadać, jak go ksiądz wezwał na pokoje. Jak tam pięknie, i ile ksiąg? Józia spytała, kiedy je przeczyta. Wieczorami chodzi se po pokojach, popija herbatę i czyta. Rozmowa zeszła na temat kowala i wywiązała się kłótnia między Boryną a synem Antkiem, który wstawił się ze szwagrem. Antek stwierdził, że dla ojca ten dobry, kto ma majątek. On na to, żeby zamknął gębę, póki dobry, bo tylko okazji szuka do kłótni. Jak mu źle u ojca. To do żony na trzy morgi niech idzie. Antek stwierdził, że woli jej suche ziemniaki, ale przynajmniej nikt mu nie wypomni, bo haru jak wół i dobrego słowa nie usłyszy. Boryna powiedział, że w świecie lepiej, bo nie trzeba robić, a dadzą wszystko. Niech idzie w świat. On mu nawet da na drogę kijek, co by się mógł od piesków odganiać. I zakończył kłótnie, że na wycuk do niego nie pójdzie. Rozeszli się. Kuba wyprowadził konie, aby pasły się koniczynom, a sam chciał się zdrzemnąć, ale jedzenie mu ciążyło. Myślał, że jakby miał strzelbę, to by ustrzelał ptaszków czy zajączka i co niedziela niósł dobrodziejowi. Kowal zrobiłby strzelbę, borowemu taką zmajstrował, ale z pięć rubli musiałby zapłacić. A skąd on tyle weźmie? Na zimę kożuch musi kupić, buty nowe, czapka by się przydała. Nic mu nie zostanie. Splunął i zaczął z kieszeni wydobywać okruchy tytoniowe i natrafił na pieniądz, o którym zapomniał w czasie obiadu. Odechciało mu się spać. Od karczmy dobiegał głos muzyki i echa pokrzyków. Tańcują se juchy i gorzałe piją i papierosy kurzą. Pomyślał, on musi wieczorem zajść do karczmy po tytoń i chociaż popatrzy na balujących. Hanka z dzieckiem na ręku i Antkiem poszli w pola. Rozmawiali, że ojcowe zboża rosną lepiej, bo lepiej nawożone, ale on każdą plewę rachuje i wypomina. Jakby mieli ze trzy krowy, to ich pola też lepiej by były nawożone. Mieli w sobie poczucie krzywdy, żal i gniew. Wyliczali, że mieliby z osiem morgów, bo do podziału jest jeszcze Józia, Kowalowa i Grzela. Hanka miała łzy w oczach, bo tyle dobra, ziemia jak złoto czyste, gdzie i pszenica, i żyto, i jęczmień, i buraki, ale wszystko cudze, nie ich. Siedli na skraju łąk pod krzakami, Hanka dziecko nakarmiła, bo płakało, a antek skręcił papierosa i ponuro patrzył przed siebie. Antek nie mówił żonie, co mu leżało na sercu, bo by nie zrozumiała. Każda kobieta taka sama, nic sama nie wymierkuje, żyje sobie tylko jak ten cień padający na człowieka. Rozmyślał gorzko, że ptak ma lepiej niż człowiek. On nic się nie martwi, lata, podśpiewuje. Jezus obsiewa dla niego pola, nie musi zbierać i no się pożywiać. Hanka myślała, ojciec ma pieniądze, Józi takie korale kupił, że krowę by miał za te pieniądze, a grzeli do wojska też śle pieniądze. Szmaty po matce dusi w skrzyni i nawet na oczy nie pokaże. A tam takie wełniaki, chusty, paciorki. Hanka zaczęła wyliczać wszystkie krzywdy i żale, a antek milczał zawzięcie. Szturchnęła go i zapytała, czy słucha. On na to gadaj se, gadaj, to ci ulży, a jak skończysz, to mi powiedz. Hanka wybuchła płaczem, że mówi do niej jak do jakiejś dziewki, nie dba o nią ani o dzieci. Antek wkurzył się, poszedł ku wsi i zostawił Hankę samą. Owinęła dziecko i popłakując wróciła do domu. Ciężko jej było na sercu, nawet nie miała komu się wyżalić. Tylko siedź w chałupie, haruj, a nawet dobrego słowa nie usłyszysz. Inne chodzą do karczmy na wesena, A Antkowi dogodzić nie można. Czasem taki, że to rany przyłóż, a to znów całe tygodnie nie spojrzy. Ledwie bąknie jakie słowo i tylko medytuje. Ojciec to by mógł już iść na wycuk, dogadzaliby mu. Chciała przysiąść do kuby, ale ten udawał, że śpi. Kiedy zniknęła za stodołą, to wstał, żeby iść do karczmy, bo paliła go ta złotówka. Karczma była na końcu wsi za plebanią. Ludzi było mało, jeszcze wcześnie. Jambroży stał pod oknem z buteleczką i z kimś pogadywał. Kuba poszedł do bufetu, ale długo się zastanawiał, więc Jankiel zarządził, że poda kieliszek gorzałki i nogrzepkiej. Po dwóch kielonkach zapytał Kuby czy dolać Araku, ale ten przeliczył pieniądze i podziękował. Jankiel proponował na kredyt, ale Kuba odmówił. Mimo to postawił przed nim flaszeczkę Araku. Kuba już miał wyjść, ale tak mu zapachniało i w nosie wierdziło, że wypił, nie zastanawiając się dłużej. Jękiel dopytywał, czy zarobił w lesie. Kuba powiedział, że zaniósł sześć ptaszków dobrodziejowi i dostał złotówkę. Jękiel był zaskoczony, że tak dużo. On by za sztukę dał dziesiątkę. Jak mu przyniesie sześć kuropatek, to dostanie dwa kieliszki czystej, cztery z arakiem i śledzia i bułkę i paczkę mahorki. Kuba głośno rozmyślał, że gdyby miał strzelbę, Kożuch z pięć rubli, but ze trzy ruble, a za strzelbę kowal chce pięć rubli. Jękiel spytał Kuby, czy zastrzeliłby sarnę. On da mu strzelbę i proch, a co ustrzeli, niech przyniesie. Za sarnę to mu da całego rubla. Za proch odtrąci 15 kopiejek od sztugi. Niech Kuba przyniesie ćwiartkę owsa. Ale przecież ten nie odejmie od pyska koniom. Jankiel podpowiedział, że nie trzeba, bo gdzie indziej jest owiec u Boryny. Wszyscy parobcy tak robią, co kuba myśli, że skąd mają pieniądze? Każdemu trzeba tytoniu, kieliszka wódki i potańcować w niedzielę. Kuba uderzył pięścią w stół, aż kieliszki podskoczyły i krzyknął, że on złodziej nie jest. Jankiel kazał mu zapłacić i iść do diabła, ale kuba nie zapłacił i nie poszedł, bo już nie miał pieniędzy. Jękiel dał się udobruchać i nalał mu czystego araku, ale nie odzywał się już. W karczmie robiło się tłoczno, muzyka raźniej grała, naród przy barze lub pod ścianami pogadywał, użalał się, trochę popił, ale nie za wiele, co by to opijaństwo nie posądzić. Niedziela przecież odpocząć to nie grzech, choćby i ten kieliszek wypić, to i sam dobrodziej nie broni. Niewiele osób tańczyło, ale tak przytupywali, że podłoga skrzypiała i stół gotał. Tylko chłopaki, co późną jesienią mieli iść do wojska, to zabawiali się mocniej. Przyszedł Paweł Boryna, stryjeczny antka i franek młonarczyk, co na dziewuchy łakomy, także często gęsto pyskniał zbity i podrapany. Ale dzisiaj ochlał się zaraz z miejsca, jak nieboskie stworzenie. To Ino stał przy barze z grubą Magdą od organisty, co była w szóstym miesiącu. Dobrodziej to już wypomniał na ambonie i do rzęku go namawiał, ale Franek nie chciał słuchać. Do wojska na jesień to co mu po Magdusia w końcu mówiła coś płaczącym głosem, a on na to – Głupiaś, nie latałam za tobą. Chrzciny zapłacę i z rubla rzucę, jak mi się spodoba. Nieprzytomny był i pchnął ją tak, że. Przysiadła obok komina i cicho chlipała, a Franek poszedł znowu pić i brać dziewczynę do tańca. Ale gospodarskie nie chciały, bo to młynarczyk prawie parobek. Proste dziewki też nie chciały, bo pijany i w tańcu sprośny. Poszedł więc pić z gospodarzami, co mają w młynie zboże, więc swoją wódkę stawiali. Była i jagustynka nieco podpita. Franek się nieco zląkł, bo wiedziała o nim różne różności i miała ostry język. Dogryzała tym, co tańczyli, że tańcują jak muchy w smole. Niepomiarkowana była i zła na wszystkich, za to, że ją dzieci skrzywdziły, a na starość na wyrobek chodzić musiała. Poszła do stołu, gdzie siedział Antek i Kowal. Kowal powiada, że w gazecie piszą, że w świecie ludzie żyją inaczej, nie tak jak u nas, gdzie trzeba się narobić, każdemu kłaniać i chłodu zdychać. Tu dziedzic panuje, co ma ziemi więcej niż dwie wsie razem. Powiadali wczoraj w sądach, że będą nadawać nowe grunty dworskie. W świecie to wszyscy w szkołach się uczą, we dworach mieszkają, panami są. Jagustynka zapytała, gdzie to tak? W ciepłych krajach. To czemu kowal tam nie pojechał? Że jak ten pies i tumani, a wy głupie wieżyta. Zawołała namiętnie stara. Kowal mówi po dobremu, żeby poszła sobie, skąd przyszła. Ale ona nie pójdzie ma dla wszystkich. On jak nauczyciel, co Żydom wysługuje, z urzędnikami trzyma, czapkę przed dziedzicem zdejmuje, a temu wierzą. Kowal krzepko ją ujął pod żebra, nogą otworzył drzwi i wyrzucił do wielkiej izby, że padła po środku jak długa. Nawet nie pomstowała, rzekła tylko, że krzepki z niego jucha, taki to by się jej przydał na chłopa. Naród gruchnął śmiechem, a ona wyszła pomstując cicha. Powoli kaczma pustoszała i muzyka zamilkła. Jambroży spity jak bydle wylazł na środek drogi i śpiewał. Jankiel już gasił światła, a Kuba cały czas spał w popiele. A że nie chciał stać, to wylał na niego wiatro wody. Kuba nieco wytrzeźwiał i dowiedział się, że całego rubla przepił i jest winien. Porozumiał się z Janklem, że ten mu strzelbę przywiezie z jarmarku. Kuba odmawiał przyniesienia owsa, bo on złodziej nie jest. Wracał do domu i kalkulował, bo w głowie mu się nie mieściło, że całego rubla przepił. Lekko się zataczał, właził na płoty i klął, że tak łajdusy drogę pozostawiali. Przypomniał sobie o dobrodzieju, i taka żałość go chwyciła, że lał się po mordzie i krzyczał, że jest pijanica. Przysiadł na drodze i buchnął płaczem. A rozdział piąty. Im głębiej szła jesień, tym bardziej zwalniało życie na wsi. Pola martwe pustką, bydło leniwiej szło na pasze. Coraz więcej dziadów zachodziło, co wędrowali po świecie. Były i zwyczajne, i takie co od ziemi świętej wędrował. I takie kraje znał, przez takie wielgachne morza jechał, tyle przygód doznał, że aż dziw ogarniał słuchających pobożnie. Trudno było wierzyć, ale człowiek słuchał chciwie, a rad, że czegoś nowego może się dowiedzieć. Była już późna jesień i ani przyśpiewków nie było słychać, ani pokrzyków wesołych, tylko wiatr. Lipce marniały równo. Ludzie szykowali się na jarmark, co miał być na świętą kordule. Zima szła, więc kupować trzeba było i przy odziewku, i różnych sprzętów gospodarskich, a nikomu się nie przelewało, więc kłótnie po chałupach, bo ogroż gotowy coraz trudniej. A tu jeszcze przychodził czas płacenia podatków, składek gminnych. Nie jeden musiał zapłacić za zasługi służbie i nie obyło się bez wyprowadzenia na jarmark konia czy krowy, a już o biedniejszych to nie ma co rzec. Borynów w chacie przygotowania do jarmarku też trwały Stary z Kubą domucał pszenicy Józka z Hanką podpasały maciorę i gąski na sprzedaż Antyk z Witkiem zwozili susz z boru na ogień Dopiero dzień przed jarmarkiem Kiedy pszenica leżała już w worach na wozie Wtoczonym do stodoły Wówczas wszyscy zasiedli do wieczerzy w porynowej izbie Maciej poprosił Józię, aby postawiło na stół gorzałkę i kiełbasę, bo nie będą na sucho radzić. Kie i Żydy jakie. Zapytał Kuby, czy zostanie dłużej w służbie. Ten się zamyślił, bo co prawda krzywdy nie zaznał, ale potrzebuje więcej pieniędzy, bo i kożuch trzeba kupić, i buty na zimę, a do kościoła to mu wstyd w takim przyodzieniu jak dziad. Boryna mu wypomniał, że pchał się pod ołtarz, nie bacząc na to, jaki ma strój. Kuba nieco się zakłopotał. Stary kontynuował, że parobek to nie gospodarz każdy ma swoje miejsce i niech go pilnuje, bo jak będzie się pchał wyżej, to grzech. Na świecie musi być porządek. Kuba się tłumaczył, że chciał być bliżej ołtarza, ale boryna na to, że pan Jezus z każdego miejsca słyszy. Po co pchać się między najpierwsze, kiedy wszyscy wiedzą, ktoś jest? Lepiej się napij i powiedz, co dodać do zasług, żebyś został. Kuba już nieco zamroczył alkohol, więc uderzył pięścią w stół i krzyknął: Cztery papierki i rubla zadatku dołoży? To ostanę. Boryna stwierdził, że albo pijany, albo w głowie mu się poprzestawiało. Kuba poczuł się pewnie i powtórzył, jakie ma oczekiwania, a jak nie, to on sobie na jarmarku znajdzie nową służbę. Boryna oburzony, że kutar noga taki zuchwały. Kuba nieco wytrzeźwiał z rozmarzenia, ale był nieustępliwy. Także się targował dalej i stanęło na tym, że na przyszły rok Bory nadorzuci trzy ruble i dwie koszule zamiast zadatku. Stary zły, że tyle pieniędzy wywalić musi, ale to robotny parob, gospodarskiego nie ruszył. Dbał o inwentarz, a mimo, że kulawy, to na gospodarstwie znał się. Kuba poprosił jeszcze, żeby nie sprzedawali sierpicy, bo przy nim młode urodziła. On swoim kożuchem przyodziewał, żeby nie marsła. Nie zniósłby, jakby jaki żyd ją bił. Nazajutrz jeszcze, przed świtaniem, na wszystkich drogach do Tymowa był ruch. Z Lipiec też cały naród szedł gospodarze, co biedniejsi, kobiety, barobki, dziewczyny, komornicy, biedota sama i najemce. Bo na jarmarku zmieniano służby. Jeden wiód, krowa lub cielaka, a ktoś inny gnał przed sobą maciory z prosiętami, gdzie niegdzie pieliło się statko gęsi, wozy jechały wyładowane. Droga pomimo, że szeroka, to ciężko było się wszystkim pomieścić. Boryna, Hanka, Józka i Antek też wybierali się na jarmark. W chałupie został tylko Kuba, Witek i Jagustynka przywołana, żeby jeść przygotowała i krów dojrzała. Witek chciał na jarmark i płakał, ale Boryna stwierdził, czego to się głupiemu zachciewa. Poszedł na pieszo, a organista zaprosił go do wozu i poczęstował tabakom. Zapytał, co Boryna niesie na sprzedaż. Powiedział, że pszenicy i świnie. Wydatków dużo, a grosza w zapasie nie ma. Organista stwierdził, że dlatego, że pożycza. Dużo ma u ludzi. Boryna, chcąc zmienić temat, zapytał chłopca Jasia, ile jeszcze mu zostało nauki w szkole. Odpowiedział, że tylko do świąt. Matka chłopca odparła, że. Co w domu ma robić na piętnastu morgach? Czasy ciężkie, każdy się targuje jak Żyd, a organista nie zarabia dużo ani na chrzcinach, ani na pogrzebach. Ale Boryna nie skomentował, bo wiedział, że organista ma pieniądze i pożycza na procent, a tylko tak biadoli. Zapytał więc znów Jasia, czy do urzędu idzie. Matka na to, że nie po to sobie odejmowała od gęby, żeby do urzędu szedł na pisarka. Do seminarium pójdzie na księdza. Kto ma księdza w rodzie, temu bieda nie dowodzie, rzekł poryna. Stacho młynarzów też miał iść na księdza, ale na doktora praktykuje. Gdzie taki łajdus na księdza? Magda moja w szóstym miesiącu jest przez niego. Ludzie gadają, że od młynarczyka. Ale to młynarzowa tylko tak gada, żeby swojego zasłonić. A to rozpustnik, że niech ręka boska broni. Boryna nie chciał się spierać z kobietą, więc tylko chytrze ją pogłaskał, mówiąc – Już ci, że księdzem być lepiej, bo to i Panu Jezusowi chwała i ludziom na pociechę. Minęli wóz Dominikowej, która jechała z Jagną i Szynkiem. Pochwalili Boga, a Boryna aż się wychylił i powiedział – Spóźnita się! Jagna ze śmiechem odpowiedziała, że zdążą na czas. Wyprzedzili ich, a organista kilka razy się oglądał i zapytał, czy to Jęgusia Dominikowa. Nie poznał jej, bo z dwa lata nie widział. Komentowali, że ładna dziewczyna, nie ma tygodnia, żeby kto z wódką nie posyłał. Ale Dominikowa odgania, przybiera w kandydatach, bo myśli, że jaki rządca po nią zajedzie, powiedziała organiści z pogardą. Boryna bronił nie, mówiąc, że warta tego. Kobieta skomentowała, to tylko wam posłać swatów w macieju, kiedy tak ją chwalicie. Boryna już nic nie odpowiedział, ale pomyślał ze źlony: Wara od Jagusi. Tak się zawziął, że już do końca drogi nic się nie odezwał do organiściny, mimo że tak pogadywała o tym i o owym. Jak tylko wjechali na bruk miasteczka, to zsiadł z bryczki i podziękował za podwiezienie. Organiścina proponowała, żeby przysiadł się wieczorem, jak będą wracać, ale podziękował, mówiąc, że ma swoje konie. Na jarmarku już było tłoczno, a jeszcze ludzie napływali z każdej strony. Było tego tyle, że ani obliczyć, ani objąć. Wysokie budy z towarem kobiecym, z płótnami, z chustkami, dziewuch tam pełno, że kije nie było gdzie wsadzić. Targowały się, lub przyszły tylko popatrzeć i oczy nacieszyć ślicznościami. Boryna kupił jedwabną chustkę na głowę dla juzi, wsadził za pazuchę i zaczął się przepychać do targowiska świńskiego. Szedł wolno i mijał kolejne stragany, z czapkami, butami, takimi zwykłymi do smarowania sadłem, żeby wody nie puściły i takich już pod wyszykowanych kobiecych na obcasie z czerwonymi sznurowadłami. Gdzie kożuchy sprzedawano, tam był spory ruch, bo szła zima. Następnie całe rzędy stołów, a na nich zwoje kiełba boczki wędzone, słonina, szynka. Na hakach wisiały całe wieprzki wypatroszone i brodzące jeszcze krwią, więc trzeba było pieski odganiać. Mijał piekarzy, co sprzedawali bochenki chleba i bułki. Były kram z zabawkami, piernikami, książkami, piszczałkami i organkami. Na tych muzycznych to taki jazgot, że wytrzymać trudno. Tu trąbka porębuje, skrzypki piskają, bęben pobękuje. Ja że wełbie pałot od wrzasku. A gdzie miejsca było, to rozsiadły się baby sprzedające to cebula, to jajka i ser, grzyby, płód na własnej roboty. Jak trafił się kupiec, to sprzedawały wolno, spokojnie, po gospodarsku, nie tak jako te Żydy, co wykrzykują, handryczą, i ciskają się głupie. I dziadów zlazło się niemiara, ślepych, kulawych, niemych i zgoła bez rąk i nóg, tyle jak na odpuście jakim. Wygrywali na skrzypicach pieśnie pobożne i wypraszali grosik jakiś albo jęsze wspomożenie. W końcu Boryna dopchał się na targowisko świńskie. Rychło odnalazł hankę i juzie. Powiedział, żeby szybko się uwinęły ze sprzedażą, to zaś dziebko popatrzył na jarmark. Zapytał, ile ludzie chcą dać za maciorę. Trzydzieści papierków. Powiadają, że nie dopasiona, bo ino w gnatach gruba ani w słoninie. Boryna obmacał maciorze grzbiet i boki, stwierdził, że słoninę na cztery palce i żeby za trzydzieści pięć sprzedały. Powiedział, że idzie do Antka zajrzeć, ale wróci niebawem i kiełbasy nim kupi. Miuska przypomniała, że obiecał jej chustkę. Boryna już sięgnął za pazuchę, ale się powstrzymał. Powiedział tylko, że kupi. Dojrzał twarz Jagny między wozami, ale nim doszedł, to zniknęła gdzieś. Odnalazł Antka, co siedział na worach, i odganiał batem żydowskie kury, co podjadały koniom. Targował się z jednym, że pszenicy za siedem sprzeda. Ale ten żyd chciał dać sześć i pół, bo pszenica ze śniedzią. Antek powiedział: Jak ci parchu lunę przez ten pysk paskudny, to ci wnet ze śniedzieja. Pszenica czysta jak złoto. Boryna powiedział: że idzie do pisarza i niebawem wróci. skargę chce podać naborowego, bo przez niego krowa padła. Antek poprosił o złotówkę. Gorzałki by się napił i przegryzł, Boryna zapytał, czy swoich nie ma, tylko ojcowe ciągnie. W końcu z żalem i markotnością wysłupłał złotówkę i dał. Pisarz siedział przed oknem z cygarem w zębach, nieumyty i rozczochrany. Boryna opowiedział sprawę, a on stwierdził, że wygrana jak amen w pacierzu. Krowa zdechła i chłopak choruje z przestrachu. Boryna sprostował, że chłopak zdrowy. Ale nic nie szkodzi, mógł przecież zachorować, bo przecież on go pił. Maciej na to, że nie jego, a chłopaka sąsiadów. No szkoda, bo by na lepsze wyszło. Jakoś się zesztukuje, że będzie i choroba z pobicia, i zdechła krowa. Niech dwór płaci. Borynie nie o to chodzi i non sprawiedliwość. Pisarz powiedział, że zaraz się skargę napisze i kopnął leżącą obok kobietę, żeby przyniosła gorzały i co zjeść. Pracował, aż mu pióro skrzypiało. Pociągał cygara i puszczał tym na Boryna. Za napisanie skargi wziął rubla. Jak trzeba iść do sądu, to weźmie trzy rubla. Boryna zgodził się, choć mu żal było pieniędzy, ale miarkował, że dwór mu wszystko zapłaci z nawiązką. On nie daruje. Jak nie wygra w gminnym, to pójdzie do zjazdu, a jak tam nie poradzi, to do okręgowego. W drodze powrotnej napotkał jak przy czapkach. Na głowie miała granatową, a drugą jeszcze targowała. Maciej zapytał, czy to dla Jędrzycha. Tak, Szymkowi już kupiła. Boryna na to, że piękny byłby z niej parobeczek. Jakna zuchwało zawołała. Albo i nie. Ona za droga do służby. Boryna na to, że zależy dla kogo. Dla niego nie byłaby za droga. W polu bym za ciebie robił jakuś. Szepnął ciszej i spojrzał na nią namiętnie, także dziewczyna cofnęła się zakłopotana. I zapłaciła za czapkę już bez targu. Maciej nieco się opamiętał i spytał, czy sprzedali krowę. Zaprosił ją na kieliszek słodkiej, bo zziębła, to się nieco ogrzeje. Jagna no nie chciała iść z nim na wódkę, więc Maciej zaproponował, że ją przyniesie i tutaj się napiją. Podziękowała, bo matki musi szukać. Maciej zaproponował, że jej pomoże. Poszedł przodem i tak robił łokciami, że Jagna swobodnie szła za nim. Kiedy przechodzili przez płócienne kramy, to zwolniła i oglądała. Stanęła przed wstążkami i powiedziała, że śliczności. Boryna przezwyciężył skąpstwo i powiedział, żeby sobie wybrała jaką chce. Ta żółta w kwiat piękna, ale z rubla kosztuje, albo i dziesięć złotych. Nie twoja w tym głowa i no weź, powiedział do niej. Jaguś przez siłę i z żalem oderwała ręce od wstążki i poszła do drugiego kramu. Znów szeptała oczarowana, jakie toż śliczności. W oczach jej ćmiło i serce dygotało z rozkoszy. Te chustki na głowę, lśniące jak woda pod zachodzącym słońcem. Nie wytrzymała i zaczęła przymierzać i przyglądać się w lusterku, które trzymała Żydówka. Ślicznie jej było, jakoby zorze namotała na swych lnianych włosach. Ludzie spoglądali na nią, taka była urodna i taka młodość i zdrowie biło od niej. Przyglądała się sobie długo, z westchnieniem ściągnęła chustkę i zaczęła się targować, mimo że nie zamierzała kupić. I no tak sobie, żeby oczy dłużej nacieszyć. Kupcowa powiedziała pięć rubli i sam borynę zaraz ją odwodził. Przystanęli przed paciorkami. Było ich pełno. Bursztyny żółte, korale, perły. Przymierzała jaguś jedne. Najbardziej spodobał się jej sznur korali. Owinęła nim białą szyję i spytała Boryny, co sądzi. Powiedział, że pięknie jej, a on w skrzyni po nieboszczce to ma z osiem biczów wielkich jak groch polny. Jak narzuciła ostro paciorki i odpowiedziała: Co mi ta z tego, kiedy nie moje? Odeszła smutna i zachmurzona, a Maciej poprosił, aby usiadła i porozmawiała. Zapytał, czy byli u niej z łódką od Michała Wojtkowego. Byli i poszli, Ześmiała się. Boryna wyjął z zanadrza chustkę i coś jeszcze w papier owinięte i poprosił, żeby potrzymała, bo jemu do Antka trzeba zajrzeć. Jak Jagnie oczy pojaśniały, kiedy usłyszała, że Antek jest na jarmarku. Jest przy zbożu. Weź sobie jaguś, to dla ciebie. Chustka czysto, jedwabna i wstążka, ta, co jej się tak podobała. Jak który parobek będzie przepijał do ciebie, to odganiaj. Nie ma co się spieszyć, na mnie już czas. Jakna przeklądała chustkę i wstążkę. Zawinała i chciała oddać, bo jak jej brać od obcego. Ale Macieja już nie było. Mimo pewnych skrupułów była uradowana prezentem i zaczęła szukać matki. Stara Agata poprosiła o jałmużnę. Jakna przystanęła, żeby jakiego grosza poszukać, a stara rada, że swojego zobaczyła, zaczęła wypytywać, co tam w lipcach słychać. Pytała, co u krewnych kłębów. I jak na to, że ją wygnali, a ciekawa co u nich. Agata znów broniła rodzinę, że sama poszła w świat. Chodzi od kościoła do kościoła, od wsi do wsi, od jarmarku do jarmarku i z modlitwą uprasza u dobrych ludzi, gdzie kąt, jedzenie czy grosik, jaki. Dobre są ludzie, ubogiemu nie dadzą z głodu umrzeć. Jej zdrowie nie dopisuje, w piersiach pobolewa, a jak się za ziemi, to krwią pluje. Ino do wiosny dotrwać wróci na wieś i umrze wśród swoich. Tylko o to prosi Jezusiczka. Zapytała, czy z wódką do niej posyłali. Jakna powiedziała, że przychodzili, ale żaden jej się nie uwidział. Boryna wracając spotkał kowala. Szli obok siebie, milcząc, aż kowal powiedział, że cztery lata czeka i czy mu w końcu przepisze ziemię. Boryna żeby jej czterdzieści lat czekał, aż on umrze. Ludzie radzą iść Kowalowi do sądu. A niech idzie, Boryna wskaże mu pisarza, jeszcze rubla da za napisanie skargi. On nie jest Kowalowi nic winowaty. Zięć chciałby sprawę załatwić polubownie. Zapytał Boryny, czy postawi coś do picia. Jasne, że postawi, skoro najlepszy Zięć prosi. Poszli do narożnego szynku, gdzie był jambroży, ale jakiś markotny. Nic jeszcze nie pił. Boryna i Kowal wypili raz i drugi, ale w milczeniu, bo dość złości na siebie mieli. Jambroży zły, że go nie poprosili, bo od rana nic w gębie nie miał. Kowal zagadał – ojciec, powiedzcie to słowo, dacie czy nie? Boryna, że do grobu ze sobą nie zabierze, ale na wycuk nie pójdzie. Jambroży dodał, że Boryna za trzecią kobietą się ogląda, to co go dzieci obchodzą. Kowal nie jest temu przeciwny. Dawno już mówi, że Maciejowi kobiety potrzeba, bo gospodarstwo upadnie. Napili się jeszcze, kowal już postawił i rozeszli się w zgodzie. Boryna obiecał dać mu ciołka, cielaka. Jarmark dobiegał końca. Borynowie wieczorem wyjechali z miasta, sprzedali wszystko co mieli, nakupowali różności i użyli jarmarku, co się zowie. Stary, choć skąpy był, to takich dzisiaj ugaszczał jadłem i napitkiem, że aż dziwno było.